Wieści. Wieści spod Łysicy. Gromadzimy się tu w Suchetniowie, wczoraj w Szydłowcu. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku i przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolnej ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Szczęść Boże na ten marsz. Maszerujcie i szczęśliwie wracajcie do swoich domów. Nie zajmować się tylko przyziemnymi sprawami, takimi pieniądz jak kształcenie, ale i uczenie wartości narodowych. Honor dla tego sztandaru, który niosę, honor dla starszych ludzi i cześć, a nie tylko zapatrywanie się na siebie. Co roku tu przyjeżdżam, no, żeby młodzież uczyć patriotyzmu po prostu, dać przykład. No i jestem emerytem, mam wolny czas, to też mnie obliguje, żeby tu przyjechać, a że lubię ziemię kielecką i często tu przyjeżdżam. No, a poza tym patriotyczne nastawienie moje i mojej rodziny, jestem Ślązak z dziada, pradziada. Idziemy szlakiem pierwszej z dwóch słynnych kampanii zimowych powstańczych, które miały miejsce tutaj w sercu Polski, na Kielecczyźnie, w rejonie Gór Świętokrzyskich i terenów do nich przyległych. Pierwsza kampania zimowa, zima 1863 roku, dowódca, pułkownik, a wkrótce potem generał Marian Langiewicz, dyktator powstania. I druga kampania zimą 1864 roku, gdzie dowodził generał Józef Hauke Bosak, ale pierwsza kampania zimowa, ta, którą tutaj dowodził Langiewicz i prowadził ją skutecznie, z wieloma sukcesami, co godzi się podkreślić, rozpoczęła w sercu Polski działania powstańcze. Po drodze gościmy we wsi Michniów, w mauzoleum wsi polskich. Co roku jestem, staram się przekazywać to, co mnie nauczyli rodzice i to, co jest dla Polski najlepsze, żeby ludzie byli
ludźmi, a Polska, żeby była Polską. Ja współpracuję ze szkołami, bardzo mi się ciężko pracuje, dlatego że oni nic nie robią, żeby młodzież zachęcić do tego. Ja muszę młodzież wręcz prywatnie namawiać, żeby mi wstępowali do Związku Strzeleckiego. Bardzo często wyciągam pieniądze z własnej kieszeni, czy to na transport, czy na poczęstunek. Władze lokalne się odwróciły plecami. Jeżeli nam rodzice nie pomogą, lokalni patrioci, jeszcze zdarzają się kombatanci niektórzy, w Staszowie zostało ich 3, którzy już trzymają się sztandaru, a nie trzymają sztandaru, więc ta młodzież chciałaby przejąć tę pałeczkę, ja staram się to zrobić, no ale ciężko, to bardzo ciężko idzie. Weź tam za atakutę zdjęć, muszę mieć to na opłatku. Musimy pamiętać historię, żeby się nie powtórzyła. Musimy pamiętać, wskrzeszać ją, żeby nie zapomnieć. Nasza historia to jest, nie wiem jak to ująć, bez historii myśmy nie byli narodem. Jak zapomnimy o historii, zapomnimy o własnym pochodzeniu, to kim będziemy? Organizacja Narodowa Suchedniowa wystawiła 2 oddziały. Jeden pomaszerował nocą styczniową z 22 na 23 stycznia do Szydłowca wesprzeć oddział pułkownika Lęgiewicza w wyzwalaniu tego miasta. A tej samej nocy druga pod wodzą majstra Kuźniczego z zakładów metalowych w Suchedniowie majora Ignacego Dawidowicza pomaszerowała na Bodzentyn i zaatakowała z kolei tamtejszy garnizon rosyjski w tym mieście, wyrzucając go na niecałą dobę z miasta, choć potem musiała się również, podobnie jak Lęgiewicz, Szydłowca, po jednej dobie wycofać. Przechodzimy do Wzdołu, gdzie gościmy w szkole. We Wzdole Rządowym. Tamtejsze dzieci co roku przygotowują nam jasełka, dzielimy się tam opłatkiem i jest krótki poczęstunek dla uczestników. Pośród tylu możliwości wybrał tę najprostszą. Stajnie. Narodzenie z kobiety, ubóstwo, potwierdzenie, jak jesteś dla niego ważny, jak bardzo mu na tobie zależy. Jak możesz na tę miłość odpowiedzieć? Tylko miłością. Możesz urządzić stajenkę we własnym sercu, we własnej duszy. Dyplom podpisany przez nieżyjącego już od kilku lat generała Antoniego Heta Szarego chciałbym wręczyć panu dyrektorowi. Pomysł to się wywodzi zarówno z organizacji strzeleckich, jak i Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku, które zakładało w swoim statucie jednoczenie ludzi, którzy kiedykolwiek w jakichkolwiek pułkach służyli i opracowywanie historii tych pułków dla potrzeb młodego pokolenia. Wrócił z Anglii wtedy akurat Henryk Pawelec, który miał doskonałe kontakty w terenie. Myśmy mieli dobrą organizację jako stowarzyszenie i pomagaliśmy również strzelcowi kieleckiemu, któremu tu przewodził Tadeusz Woś, który jest akurat z Suchedniowa. Więc padł taki pomysł, żeby założyć koło stowarzyszenia również i w Suchedniowie. I to koło wtedy powstało wspólnie z organizacją strzelecką. Padł taki pomysł, żeby uczcić powstańców z 1863 roku, z powstania styczniowego. To bardzo lubię chodzić na takie wycieczki, jeżeli można to tak nazwać. No i to. Ciężko jest, nogi bolą, ale jest dobrze. Lewa wolna! Wiążemy swoją przyszłość dalej z wojskiem, ale już chyba raczej jako sanitariuszki. Dwie gminy włączyły się w ten marsz Flagiem Powstania Styczniowego. Gmina Suchedniów
i gmina Buzenty pomogły nam w organizacji. Od roku późniejszego włączyła się też w tę organizację tej uroczystości gmina Wąchock i od 9 lat dołączyła do nas gmina Szydłowiec. Także te obchody stały się obchodami 3-dniowymi. Obejmują 4 gminy, można powiedzieć 2 województwa, ponieważ to się dzieje na terenie województwa i świętokrzyskiego, i mazowieckiego. Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna melduje swoje przybycie. Prosi o pozwolenie przyłączenia do marszu. Dziękujemy bardzo. Prosimy dołączyć na czoło kolumny. Już po raz drugi uczestniczymy w Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych. Działamy od ponad roku we wsi Siekierno. Jest to Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna. Należą do niego historycy, humaniści, no i ci ludzie, którzy czują, że powinniśmy takie tradycje narodowe, tradycje powstańcze kultywować. Jeszcze kawałek. Uroczystości kończące dzisiejszy dzień kończą się przy organistówce w Bozentynie. Uświetniają te uroczystości w tym roku. Po raz pierwszy gościmy Żuławów Śmierci z Buzka Zdroju. Będą tam oni strzelali salwę honorową i wykonywali również apel poległych. Pierwsza, trójka, podaj krok! Raz, raz, raz! Apel poległych. 149. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego przekazujemy pamięci pokoleń waleczne czyny i mężnego ducha naszych pradziadów, którzy w tym miejscu 22 stycznia 1863 roku stanęli na bój śmiertelny o wolność, całość i niepodległość ojczyzny naszej. Stajemy do apelu poległych, aby oddać cześć żołnierzom powstańcom, którzy stworzyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny, a ich prochy spoczywają w wielu, często bezimiennych mogiłach na terenie całego kraju. Oddajemy hołd powstańcom, którzy przeżyli powstanie i zmarli jako sędziwi bohaterowie, a nieliczni z nich doczekali wskrzeszenia wolnej i niepodległej Polski w listopadzie 1918 roku. Chyląc w pokłonie głowy przed mogiłami powstańczymi, wzywam do apelu. Polegli na polu chwały! Wzywam do apelu powstańców zmarłych w Bodzentynie z ran odniesionych na polu bitwy. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Poszli sztandarowe, baczność! Drugi szereg, krok w tył, marsz! Do salwy honorowej, gotuj broń! Salwą! Pal! Do nogi, broń! Drugi szereg, krok na wprost, marsz! Starsi! Oh!
Drodzy, obchodzona dzisiaj kolejna 149. rocznica powstania styczniowego. Chociaż jak wiemy, że to powstanie upadło. Z ogromnymi konsekwencjami, jakie poznało. To jednak świat widział, że naród polski żyje, że się podrywa do godnego życia. Wąchoc był stolicą chyba przez krótki czas, bo tutaj działał Langiewicz, który dostał upoważnienia od rządu, czyli były naczelne władze naszego państwa. Kilka dni tutaj był i szkolił żołnierzy, wszystkie oddziały, które po potyczkach też wracały tutaj w kierunku Wąchocka. Jest muzeum, które doskonale pokazuje te wydarzenia. To dzięki księdzu Walentemu Ślusarczykowi, który był wielkim miłośnikiem powstania styczniowego. No i dlatego tutaj w styczniu wszyscy ciągną do nas. To jest część życia naszego państwa, więc nie można, powtórzę, to już przeszło w slogan, że naród, który buduje bez historii, to chyba nic nie zbuduje. To są parafraza słów Jana Pawła II. Nie po to się wraca też, żeby rozpamiętywać, tylko wszelkie te wydarzenia, one mają nas czegoś uczyć. No choćby to, że wolność to nie jest coś pewnego. Jej trzeba strzec. Każdy z nas musi każdego dnia toczyć ze sobą też walkę w kierunku dobra. Wieści spod Łysicy.